Fundacja Polski Kongres Gospodarczy jest jednym ze współorganizatorów Kongresu o polskim rolnictwie. Dlatego o polskim rolnictwie, bo uważamy, że jest to najważniejszy filar polskiej gospodarki. Chcieliśmy stworzyć platformę do rozmowy, do wymiany poglądów, ale też do poszukiwania jeszcze lepszych rozwiązań dla polskich rolników, którzy stają się coraz lepszymi przedsiębiorcami w Unii Europejskiej. To, co tutaj się dzieje, to jest, widzę, taka dobra współpraca, bo u nas próbujemy się często dzielić. A tutaj samorządy gminne, samorząd wojewódzki, organizacje rolnicze i te fundacje, które to organizują, zastanawiają się na tym, jak zwiększyć rolę tego sektora, bo my wyniki mamy świetne. To jest sektor, który osiąga w tej konkurencji światowej największą nadwyżkę w handlu zagranicznym, bo to jest prawie 5,7 miliarda euro. Nie ma drugiej takiej dziedziny. Polski Kongres Rolnictwa jest to cykl imprez 10 w skali kraju. Biorą w tej imprezie udział wszystkie instytucje, które obsługują rolnictwo, które działają na rzecz rolnictwa i jego rozwoju. W tej chwili największy nacisk kładziemy na wszystkie programy promocyjne, na to, aby nasza Polska zdrowa, dobra żywność, bardzo wysokiej jakości i bezpieczna, mogła być dystrybuowana i znajdować rynki zbytu na całym świecie.